No i dobrze, ostatni zakręt, zobaczymy co nam pokaże. Ojeju, za szeroko. Oj. No, czyli... Przesadził moim zdaniem. Max się nie poprawi. Mam Brunix, Cyslix, Max, Dalton i Ari. Mamy jeszcze Daltona, on się nie poprawi, także... Dalton już dużo nawet przypuszczał Maxa, więc... Dużo niespodzianek, jeśli chodzi o skład odpadający z Q1. Poprawia się o blisko 40 sekund. Lida anuluje swój czas, zjeżdża do boksu. I tak miał ścięcie. Więc aktualnie przejście Kemota do Q3 leży w rękach Ubiego Iberka. Tak, zgadza się. I Polida również jest już tam poza kwalifikacjami. Spójrzmy na Berka. I Kubi przebija Kemota. No i Kubi przebija Kemota. Aj, odpuścił gaz. Niepotrzebnie moim zdaniem. Mógł ryzykować, a tak to nie zakończy się awansem. Gdzieś wyżej. Berek kończy nam na P15. W każdym razie na pewno może być z tego wyniku zadowolony, patrząc na to, że jest wyłącznie rezerwowy. Ale mamy również Moderna, który cofał nam się na wstecznym do boksu, a teraz będzie na pozycji numer 5. Przebija ręcznika. No i jest nieźle jak na Moderna. No ale czasami nie warto być upierdliwym tyle w tym temacie. Dobrze, Kali. Chyba jest szansa na podniesienie się? Jest! No i naprawdę dobry czas. Przebić Oliwiera, no a? Tak, Kubi na ostatnim zakręcie. W trochę dziwnym miejscu się obrócił. Dyskwalifikacja. O, wykluczenie jest! Ojoj. No i koniec challenge'u, wersja trzecia. Seba na pozycji numer 5. Matt na pozycji numer 4. Przejdźmy jeszcze do Oliwiera szybciutko. Poprawia się nieznacznie. Ale może popełnił jakieś błędy w S3. Może to sprawi, że teraz, gdy je poprawił, będzie wyżej. Nie. Oliwier na P3. I just wanna hear you.